507-964-253-507-964-253. No ta koszulka jest dlatego, że wiadomo, tak, dzisiaj Legia Mistrz gra z Tallinem. Tam w Sejmie przemawia teraz pan minister Czarnek. Fajnie przemawia, bardzo mi się podobało. Jutro pewnie o tym porozmawiamy. A skoro jesteśmy przy takiej tematyce, dzięki telefonowi pana Bogdana. Jeszcze raz najmocniej przepraszam, że tak brutalnie panu przerywałem, no ale czas jest czas, no nic nie mogłem zrobić. Skoro jesteśmy przy takiej tematyce bardziej międzynarodowej, w związku z tym, co pan Bogdan poruszył w tym swoim tyle, nie za ciemno, przepraszam bardzo. O, tak jakoś może teraz będzie lepiej. Nie, bo tu mi się ekspozycja, że tak powiem, technicznie za oknem troszkę zmieniła, bo zachodzi to, co ten koleś z panoramy mówił, że to krąży. No dobrze. Proszę państwa, jak jesteśmy przy takich tematach bardziej międzynarodowych, żeby pokazać, że pan Bogdan ma rację, że nas tak szarpią, nie tylko Francuzi. No to dzień dzisiejszy przyniósł na przykład taką informację, jak to Dania chce nam pomóc bardzo. Partia Społeczno-Liberalna i Sojusz Czerwono-Zielonych zaproponowały, żeby Polki mogły dokonywać w Danii aborcji. No, aborcja, wiadomo, jest bardzo zdrowa, więc to. Propozycja została poparta przez liberalno-konserwatywną partię Venstre, obecnie największą partię w opozycji. Duńskie media wskazują, że ideą tej propozycji jest złagodzenie rygorystycznego polskiego ustawodawstwa aborcyjnego, które po serii zaostrzeń dopuszcza aborcję tylko wtedy, gdy ciąża jest wynikiem kazirodztwa lub gwałtu, albo gdy życie kobiety jest zagrożone. Chcemy dać Polkom możliwość aborcji w Danii. Trzeba reagować na straszne rzeczy, które dzieją się w Polsce. Postrzegam to jako atak na podstawowe prawa kobiet, tak powiedział Morten Helveg Petersen z Partii Społeczno-Liberalnej. Duńskie partie polityczne chcą przeznaczyć 20 milionów koron w ciągu 4 lat dla Polek, żeby te mogły dokonywać w Danii legalnej aborcji. Trzeba reagować na straszne rzeczy, które się dzieją w Polsce. Postrzegam to jako atak na podstawowe prawa kobiet. Tak twierdzi Helveg. Plan jest taki, że środki trafią do organizacji Sex and Society, która we współpracy z międzynarodową siecią Aborcja bez Granic umożliwi dostęp do aborcji około 165 kobietom rocznie. Dyrektor generalny duńskiej organizacji Sex and Samfund Björn Christiansen przyznaje, że oferowanie polskim kobietom bezpłatnej aborcji w Danii ma wymiar symboliczny. To obecnie jedna z najgorętszych kwestii związanych z wartościami politycznymi i prawami człowieka w Europie. Ustawodawstwo zostało tak zaostrzone, że kobiety muszą zakończyć ciążę, nawet jeśli płód nie jest w stanie przeżyć. To całkowicie nieludzkie. Ta inicjatywa musi pomóc we wspieraniu kobiet, które są naprawdę w poważnych tarapatach, a potem oczywiście musi być także sygnałem politycznym, w którym sprzeciwimy się bardzo restrykcyjnej, konserwatywnej polityce wartości, którą obecnie prowadzi polski rząd, tak podkreśla dyrektor generalny duńskiej organizacji Björn Christiansen. Tak, oni nam chcą bardzo pomóc. Nie tylko ci Francuzi, również Duńczycy. Pan Marek z Otwocka? Dobrze słyszę? Chwałem się, panie Marku. Dobry wieczór. Słucham pana. Tak, proszę pana, ja, proszę pana, w pełni popieram mojego przedmówcę. To, co wszystko powiedział, proszę pana, to się w pełni z tym zgadzam i popieram to. Halo. Tak, proszę pana, chciałbym teraz powiedzieć, proszę pana, coś na temat emisariusza z Berlina. Proszę pana, jakoś jeszcze do tej pory nikt nie przypomniał, proszę pana, że ten pan kiedyś powiedział, że polskość to nienormalność jest. Więc nie ma się co dziwić, że on tak postępuje, jak postępuje, proszę pana. Tu się nikt nie dziwi, panie Marku. To nie, tak, ale nikt jeszcze tego nie powiedział, a ja to pamiętam doskonale, jak powiedział, że polskość to nienormalność, proszę pana, jest. No więc po co tutaj przyjechał do tego kraju, do Polski, nienormalnego kraju? Tam miał bardzo dobrze, tam miał piękne życie tam miał przecież. No to przez jest, chwilę, ale się skończyło. Uważam, że to jest obcy wśród nas. To by była, która to by była część obcego, obcy wśród nas? Piąta albo szósta, już nie pamiętam dokładnie. Dobra.
Kłaniam się, panie Marku, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze nie skończyłem, proszę pana. Bo przepraszam, jeszcze, tak? Mam jeszcze może dwa zdania jeszcze mam, proszę pana. Dlatego nie ma się co dziwić to, co postępuje i to, co postępował, będąc premierem. Odwijał kraj, proszę pana. Sprzedawane były, stocznie były, proszę pana. Sprzedawane zakłady pracy, zwijane koleje, zwijane autobusy, komisariaty. Zwalniano z pracy nauczycieli, zamykano szkoły. Kto to takie rzeczy robi w kraju, proszę pana? I jeszcze, proszę pana, może powiem kontrowersyjną rzecz jedną, proszę pana. Czasami żałuję, proszę pana, że w 20 roku Rosjanie nie poszli dalej. Bo byśmy byli na jednakowym poziomie, byśmy byli teraz wszyscy. A tak to myśmy ich zatrzymali, to znaczy nasi przodkowie, a oni teraz z nami postępują tak, jak postępują. Tak, jak się wie. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, panie Markowskiego. Dobrego. Po co Tusk wrócił? Pan profesor Rafał Matyja, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był dzisiaj gościem w mediach i ocenił, że nadrzędnym celem Donalda Tuska wcale nie jest pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Rząd się kręci, a nie cofa. PiS bardzo często w swojej technice władzy używa takich wrzutek w rodzaju ustawy o TVN. Zrobi dwa kroki do przodu, dwa kroki się cofnie, potem znowu ją wrzuci, tak mówił pan profesor. Podkreślił, że ta metoda jest używana również wobec koalicjantów, którzy często są zaskakiwani przez PiS. Tusk nie przyszedł, by pokonać PiS. Zdaniem gościa RMF FM obecne działania Platformy Obywatelskiej nie są obliczone na odniesienie zwycięstwa w wyborach. Donald Tusk odwołuje się do twardego elektoratu PO, a ryzykiem PiS nie jest ten elektorat. Ich ryzykiem byłoby to, gdyby Tusk sięgał po twardy elektorat PiS. No ale jak Tusk ma sięgać po twardy elektorat PiS? Tusk przyszedł ratować Platformę. Nie widzę działań, które by pokazały, że przyszedł zwyciężyć i pokonać PiS. To by wymagało zupełnie innej strategii. Pan profesor Rafał Matyja podkreślił, że nowy przewodniczący Platformy raczej się skupia na pozbieraniu elektoratu, który w ostatnich latach preferował Lewicę albo Polskę 2050 Hołowni. Donald Tusk mobilizuje przeciwników, twardych przeciwników PiS, daje trochę powietrza Platformie, która zaczęła mieć ogromne problemy. Natomiast ja jeszcze nie słyszałem takiego sformułowania, po którym, jak sądzę, Jarosławowi Kaczyńskiemu mogłyby ciarki przejść po plecach. Pan profesor się też sceptycznie odniósł do tej propozycji debaty między Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Jego zdaniem obaj politycy mogliby na niej więcej stracić niż zyskać. Pytanie, czy tym politykom udałoby się dotrzeć do tych ludzi, którzy nie mają zdania w sporze Kaczyński-Tusk. Poza tymi, którzy mówią, że mają dość i jednego i drugiego, takich niezdecydowanych jest bardzo niewielu. Być może mogłoby to dotyczyć jakiejś grupy młodych wyborców, którzy tego jeszcze nie widzieli. Dziś powiedziałbym, że obu politykom uda się raczej zniechęcić do siebie w wypadku takiej debaty, niż ich pozyskać. Do takiej debaty nie dojdzie, nie ma najmniejszej potrzeby, żeby ona się odbywała, przynajmniej patrząc ze strony PiSu, a to, że Tusk tak się rzuca i żeby chciał, no to jak państwo pamiętają swego czasu z mównicy sejmowej Rysiek Petru też się cały czas próbował odnosić do pana prezesa, no po to, żeby sobie właśnie dodać powagi i tak dalej. I tylko o to chodzi. Pan Jerzy z Gdańska. Kłaniam się, dobry wieczór, panie Jerzy, słucham pana. Halo? 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 Pan Jerzy z Gdańska. A, no właśnie, jakoś tak uciekli. Pozdrawiam pana telewidzów. Właściwie pan Bogdan to, że tak powiem, skrapi temat. No może nie tyle o Macronie, co o całej tej sytuacji. I chciał, nie chciał, będę musiał chyba wrócić do Tuska, gdyż on nie jest, że tak powiem, mówi, że jest zatrudniony na etacie. A był pan, przepraszam, na tym długim targu był pan w poniedziałek? Nie, wie pan, ja po prostu nie uznaję, ja nie muszę się, wie pan, czymś tam, że tak powiem, maltretować, żeby mieć swoje zdanie. Ja swoje zdanie mam od lat, także nie chodzę na takie imprezy przez takich ludzi zwoływane. I wie pan, ja myślę, jeżeli już Tusk jest zatrudniony, to chyba na jakąś śmieciówkę, a ci Polacy, którzy jeździli tam, wie pan, tym Niemcom te szparagi wykopywać,
bo to nie ma o czym nawet mówić. Proszę pana, mam nadzieję, że jeszcze 2-3 takie spotkania i Polacy zrozumieją, po co on przyjechał, z jakim zamiarem. Po prostu mam jeszcze 2 lata do wyborów i mam nadzieję, że oni nic poza tym, co nienawiścią, jakimś tam sączeniem ran, rozdrapywania, nie potrafią nam nic zaoferować. I tylko on tylko po to tu przyjechał. Wie pan, tak się zastanawiam, że tak, czy my nie stoimy w ogóle jako wszyscy pod ścianą, gdyż nie ma już nic. Opozycja u nas to nie jest opozycja, to jest jak gdyby coś, co chce nas, Polskę, zniszczyć, oddać. Polska silna, to jest im nie na rękę, tak samo na pewno Niemcom, Rosji. No oni muszą z czymś walczyć. No i no, chyba to tylko tyle, co miałem. No bo mówię, pan Bogdan mi dużo tematów, że tak powiem, zabrał. No ale chwała mu za to, bo on faktycznie ma rację, jeżeli chodzi o te rzeczy. Także to tylko tyle miałbym do powiedzenia. Pozdrawiam jeszcze raz pana, redakcję i telewizję. Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękuję, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego. No tak na wszelki wypadek zapytałem, bo może pan, ja wiem, przechodził akurat i zobaczył, że tam jakieś zbiegowisko na tym długim targu. Proszę państwa, dzisiaj Senat wybrał... A, bramę strzeliła Legia, z tego, co zdążyłem zauważyć. Chyba Kapustka? Że 1-0 prowadzą? Ale teraz coś tam chłopaki rozpaczają. I nie wiem, czy to właśnie nie Kapustka leży. Przepraszam bardzo, już wracam do naszej rozmowy. Dzisiaj Senat wybrał pana profesora Marcina Wiącka na stanowisko nowego rzecznika praw obywatelskich i całe szczęście, bo jak tylko pomyślę sobie o tym, że ten Bodnar powiedział na przykład, że naród polski, cytuję, naród polski jest odpowiedzialny za Holokaust, no to przecież to jest taki dżentelmen, któremu nikt przyzwoity nie powinien ręki podać. Jak to będzie z tym Wiązkiem? No to po owocach poznamy. No w każdym razie na razie jest tak, że zagłosowało dzisiaj 93 senatorów. Nikt nie był przeciw. Od głosu się wstrzymało 5 osób. Jan Maria Jackowski, Jarosław Rusiecki, Andrzej Pająk, Aleksander Pociej i Lidia Staroń. A Wiącek pytany przez dziennikarzy, jaka będzie jego pierwsza decyzja, kiedy już ten Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich nareszcie obejmie, przyznał, że jeszcze takiej decyzji nie zna, bo jej nie podjął. Mówiłem, jakie będą moje priorytety, jakie będą pierwsze czynności, które planuję dokonać, jak obejmę Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Przede wszystkim będę chciał wystąpić do komendanta głównego policji z prośbą o spotkanie w sprawie zwiększenia wrażliwości funkcjonariuszy, którzy mają kontakt z osobami zatrzymywanymi. Zapowiedział, że chciałby również przygotować raport dotyczący problemów, jakie obnażyła pandemia. Pragnę również spotkać się z organizacjami społecznymi, które zajmują się ochroną praw osób najbardziej wykluczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób dotkniętych kryzysem bezdomności, stworzyć katalog problemów, które mógłbym przy pomocy współpracowników z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązać. Profesor Marcin Wiącek był kandydatem popieranym zarówno przez PiS, jak i przez opozycję. Sejm wybrał go na nowego rzecznika na początku lipca. No i jeszcze w uzupełnieniu tej informacji to mogę państwu przekazać, że Bodnar ma już nową pracę, został dziekanem Wydziału Prawa SWPS w Warszawie. Wczoraj rozmawialiśmy przez krótką chwilę o konfiskacie samochodów, o tym nowym projekcie rządowym, żeby pijakom za kierownicą zabierać auta. W połowie lipca rząd przedstawił taki projekt w zakresie właśnie takiego karania kierowców łamiących przepisy. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki na Facebooku napisał kilka słów na ten temat. Dość pobłażenia dla bandytów za kierownicą. Samochód nie może być śmiercionośną bronią w rękach nieodpowiedzialnych ludzi pod wpływem alkoholu.
Zobowiązałem rząd do zdecydowanych działań. Będziemy dążyć do jak najszybszego uchwalenia odpowiednich przepisów w tym zakresie. Zapewnimy zasady związane z mandatami i grzywnami. Zmienimy zasady związane z mandatami i grzywnami, a w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu przewidujemy możliwość konfiskaty samochodu i bardzo wysokie kary pozbawienia wolności. Tak podano na grafice umieszczonej na profilu premiera Morawieckiego. Przypominam, że ta konfiskata auta groziłaby kierowcom, którzy pod wpływem alkoholu spowodowaliby śmiertelny wypadek. Kara nie ominęłaby również tych sprawców, którzy prowadziliby nie swoje samochody. W takim przypadku prawo przewidywałoby zarekwirowanie równowartości tego pojazdu. Ten projekt jest, tak ostrożnie powiem, no różnie bardzo przyjmowany, dlatego że no na przykład ekspert w zakresie ruchu drogowego Marek Konkolewski, który komentował te zapowiadane zmiany na antenie tego radia, o którym już wspominałem, czyli RMF FM, powiedział coś takiego. Jest to zbyt rygorystyczne, a propos pomysłu, żeby zabierać te samochody. Jest to zbyt rygorystyczne, gdy emocje opadną, myślę, że wróci racjonalne, pragmatyczne myślenie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby osoba po spożyciu alkoholu, której badania wykazują 0,2 czy 0,3 promila, traciła samochód. Ja sobie wyobrażam. Jeżeli to jest kwestia wyobraźni, to ja sobie wyobrażam. No prosty przepis. Piłeś, nie jedź i tyle. Zacytuję słowa profesora Mariana Filara, który porównał konfiskatę samochodu do kar stosowanych w średniowieczu. Dodałbym bandytów, którzy oddalają się z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy, tych młodszych, którzy urządzają wyścigi, tych, którzy uciekają przed policją. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby rzeczywiście tak wzbogacić ten katalog o takich też. A pytany pan Marek Konkolewski o rozwiązania, które by zwiększyły bezpieczeństwo na polskich drogach, stwierdził, że popierałby wydłużenie okresu posiadania punktów karnych do 2 lat, ale pod warunkiem możliwości ich redukcji. Zwrócił też uwagę na powiązanie składek OC z punktami karnymi. Jest to dobre, praktyczne rozwiązanie pod warunkiem, że kierowcy, którzy nie popełniają wykroczeń, będą płacić niższe składki. Kierowcy bardziej obawiają się punktów karnych niż mandatów, tak uważa pan Marek Konkolewski. Proszę państwa, nie wiem, czego tam się bardziej obawiają kierowcy. Mnie się wydaje, że to jest taki moment, że w takim miejscu się znaleźliśmy, jeśli chodzi o tych pijanych kierowców, że my musimy naprawdę zrobić coś takiego bardzo, bardzo radykalnego, co nawet będzie ok, oceniane właśnie w ten sposób, że to jest kara rodem ze średniowiecza, ale jeśli tego nie zrobimy, to, no to nie odwrócimy tego co się na tych polskich drogach dzieje, a dobrze się nie dzieje. I jeszcze chciałem na koniec, jeśli można, wspomnieć o czymś, no skoro dzisiaj tak międzynarodowo było, co wymyślił Orban, bo Orban wymyślił, żeby przeprowadzić takie referendum na Węgrzech. Mnie się wydaje, że to też jest u nas w Polsce możliwe. Węgry Viktora Orbana, jak państwo wiedzą, od dawna się przeciwstawiają tej lewackiej propagandzie rewolucji. Węgierski parlament niedawno przegłosował taką ustawę zakazującą promocji homoseksualizmu w mediach. Oczywiście te działania są bardzo ostro krytykowane przez Unię Europejską i tak dalej. I teraz Orban zapowiedział rozpisanie referendum w tej sprawie. Stawką jest przyszłość naszych dzieci, tak powiedział Orban. W ostatnich tygodniach Bruksela w wyraźny sposób zaatakowała Węgry z powodu prawa dotyczącego ochrony dzieci. Węgierskie przepisy nie zezwalają na propagandę seksualną w przedszkolach, szkołach, w programach telewizyjnych i w reklamach. W referendum ma być postawionych 5 pytań. Jedno z tych pytań ma dotyczyć tego, czy wśród nieletnich powinny być popularyzowane zabiegi zmiany płci. No jeszcze nie wiadomo, kiedy się to głosowanie tam na Węgrzech odbędzie, ale wydaje mi się, że to też jest warte rozważenia i moglibyśmy się nad tym tak wspólnie, razem rodacy, zastanowić, czy to też nie jest taki moment, żeby właśnie w Polsce wzorem tych naszych bratanków węgierskich takie referendum przeprowadzić. Bo przecież
Ten temat jest już na tyle obecny w tej przestrzeni publicznej, że wszystko, mam wrażenie, zostało już na ten temat powiedziane, więc może warto by zapytać rodaków, co oni sądzą o tym, co chcieliby nam tutaj ci przyjaciele Biedronia i sam Biedroń wprowadzić. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Jutro też jest dzień. Jutro pewnie będziemy rozmawiali o tym, co tam dzisiaj w Sejmie a propos odwoływania ministra Czarnka, co się nie udaje, nie powiedzie, się odbyło, a odbywa się cały czas. Kłaniam się, najlepszego, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.